Dzień dobry Państwu. Także jedziemy wschodnio towarowa. Wita, żegna. Posty od 21 do 6, do 4 rano. Teraz o 4 rano przyszło nam jechać. Roberto 524-009, pozwolenie kanału akcji. 524-009, dobrze. I wjeżdżamy w stację i pojedziemy około 4:05. Okej, 4:05 dalej, dzięki. I ruszamy, idziemy. Dzień dobry wszystkim. 7 godzin postoju na stacji Warszawa Wschodnio-Towarowa i w końcu ruszają mnie dalej. Zaczyna nam ładnie śnieżek pruszyć. I co ja miałem powiedzieć? Aha, dokąd jedziemy? Jedziemy do Lublina. Tak, pozdrawiam kochany Lublin, mam pociąg do Lublina. Jedziemy do Lublina i znowu do Lublina nie dojedziemy, bo jest godzina 4 rano, pracuję do 7. Co jeszcze Wam mogę ciekawego powiedzieć? Jedziemy Dragonem E6 ACTA, czyli Dragon 2. Energetykę jakiegoś otwieramy. O! Na haku mamy 2400 ton paliwa. Pogoda widać bardzo ładna. Jak szedłem spać, to znaczy na wschodniej towarowej, jak mnie zatrzymali, to było 6 stopni i padał deszcz. Teraz mamy 0, pada śnieg. Także co, no zima. Jest taka pora roku zwana zima-lato. Zimo-latem. Lato-zima. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie musimy jechać. Niestety uroki życia i pracy jako maszynista. Nie ślizgaj się, laleczka, nie ślizgaj się. Uroki pracy jako maszynista. 4 rano i jedziemy. Zastrzeżenie. Kilometr 18.075.20 na godzinę, włączone czujniki SSP w torze numer 2. A dalej będzie 30 na godzinę z powodu robót torowych, obciążenia zabudowy o konstrukcji obciążającej. Tak, w miłosnej rzeźbie tunel dalej. Jedno Wam powiem, jak mi się nie chce. Jeszcze jedziemy w kierunku przeciwnym do domu. Ale co, no to się życie nazywa. Jak się przyjmowałeś na kolej, nikt nie mówił, że będzie lekko i przyjemnie.
Na odbiorze 1161. Dobrze, nie ma problemu. Super, ostrzeżenie jeszcze w tym Miłosnej. Prędkość rozkładowa z Rembertowa do Miłosnej, do Mińska, 95 km na godzinę. Kąt do Gotunia jakieś? Super, czyli ja też będę musiał się zatrzymywać. To będziemy się szarpać pod górę. Dobra, robimy 20 na godzinę o 4 rano. Już widzę, jak to wyjdzie. Nawet wyszło. I mamy 20 na godzinę. O, rety, 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 rety. Na lewym torze włączone są czujniki, dlatego po prawym jedziemy 20 na godzinę, nie? Spoko. I następny semafor, samoczynnej blokady liniowej na stój. Także nawet o 4 rano nie da się spokojnie jechać. No cóż. Zmieni się, zanim do niego dojadę. Podejrzewam, że nie. Życie. Na odbiorze 209. I tak samo, wszystkie pan mi tutaj podbudował, dostarczymy ostrzeżenia. Tak, zrobimy ostrzeżenia przy nastawni, dzięki. No, dzięki. Dobra, czyli pogoda jest super i zatrzymujemy się na podjeździe. Ile tam jest? 5 promili? Ale na szczęście na haku nie mamy 3000, jest 2400. Ale jest jeden plus, kibel nam trochę przynajmniej ucieknie, więc się rozpędzimy coś tam, nie? I tak go dogonimy pewnie gdzieś przed Mińskiem, ale przynajmniej przez chwilę wiatr we włosach będzie. Można tak powiedzieć. No i mamy rzeczony tunel w Miłosnej. Kilometrów na godzinę, ograniczenie stałe, utrzymujące się już pół roku. A czy pół roku? Od poprzedniego WOS-u.
wykaz ostrzeżeń stałych zmienia się co pół roku. Ostatnia zmiana była w grudniu, tak więc przynajmniej od grudnia to ostrzeżenie cały czas jest. To zwolnienie. Liczymy metry, 480. I wjazd do Miłosty już mamy. Przygasimy światełka, bo jakiś ludź czeka na coś, nie wiem na co, ale nie będziemy go oślepiać w takim razie. No i jademy dalej. Trzeba buty założyć, bo trzeba z dyżurną chwilę pogadać. Chodź tu, bucik jeszcze jeden. No, chodźżeż tu. O, właśnie. Dobra, na chwilę muszę was odłożyć z tym mikrofonem. Nie będę z mikrofonem do dyżurnego chodził, nie? Się chłop zdziwi, telewizja? Przygasimy, żeby chłop widział, gdzie wyjść, bo te światła na dragonach naprawdę ostre są. Na zero. Długopis tu jest, w razie czego, jakby mu podpisać, ok. Jest pan dyżurny. Także hamujemy. Za mocno. Prawie. Słab? Siema. Wszyscy mnie znają. Co ty dzisiaj na Miłosnej? To nockę w miarę spokojną chyba miałeś, co? No dzisiaj jak książka pisze. Takie mogą być przyczyny. Na pierwsze do tego, tak? Na pierwsze do zdjęcia. Dobra, spoko. Chwilę może mi się tu zejść, bo widzisz co się dzieje, nie? Spoko, tak się dobrze. Cześć! No proszę. Teraz tak, musi to wyluzować. Mamy luz. Dobra, Paweł, tylko się nie porwi.
delikatnie jedziemy, powolutku, pomalutku, bez poślizgu. I rusza maszyna. Cześć, celebryta, Boże święty. Co on nam tu dał za papierek? Mis Mazowiecki 20, barak spałów, rozjeździe 4. No i że widzicie, ostrzeżeń zamiast ubywać, przybywa. Ale spoko. Idzie maszyna. Warunki nie za tęgie, ale idzie. Nie ślizgaj się, laleczka. Nie ślizgaj się, nie ślizgaj się. Co to za wagon tu w uporku odstawiony? Do rozwieszania sieci trakcyjnej bębny. Nie ślizgamy się, laleczka, nie ślizgamy się, oj, ślisko już ma. I dobra, i wyrzucamy się na przejściówce. I ciągniemy dalej. I proszę Państwa, jest już 19 i 12, no jest 20 na godzinę. Jest git, kiedyś się rozpędzimy. Buciki można zdjąć, pchać już nie trzeba będzie. Ale ludzie zafascynowani, co się tu stało? Pociąg towarowy się zatrzymał, temu coś dał, śmiali się, gadali na przejeździe, samochody stały, no. Co to jest, co tu się dzieje? No, mają ludzie atrakcję o 4:20 jadąc do pracy. Boże święty, że nie mają innych problemów.
się 631 do Mińska. Na zgodę. Rozprawa, to co pisze, doręczę jeszcze jedno strzeżenie. Nic w nocy nie jeździło, a się widzę dobrze działo. 24209, to łącznica na biegu będzie. Łącznica na biegu, dzięki. Zobaczymy, jak będzie na biegu. 20 trzeba odrobić. No nie no, rozjazd 4 to jest w mojej drodze przebiegu. Co jest, co najlepsze, to jest tak kijowy rozjazd, że jak dobrze kojarzę, to ten rozjazd prowadzi w uporek. Czyli teoretycznie nie kieruje pociągu na inny tor, tyle że robi jako wyjście awaryjne, nie? W razie czego. Dobra, wyrzucamy się na zero, niech się toczy pod górę sobie swobodnie. Nie, rozjazd 4 to jest główny rozjazd, który prowadzi nas na łącznicę. Tak a propos. Teraz trzeba wyhamować tak, żeby przy semaforze mieć 40, a na rozjeździe 20. Tego rozjazdu jeszcze długa droga. Zima na co? Chyba trzeba mocniej przyciąć. Zima, zima, zima. Trzydzieści na godzinę i luz. 25 na godzinę, 23, 22, 20. Mamy 20 i przed nami rozjazd. 19 na godzinę i ciągniemy. Ciągniemy, bo tu mamy przesrane pod górę, po łukach, śnieg. Nie dość, że ciężko, to jeszcze ślisko i pod górę. Odliczanie metrów, 470 metrów. Wjeżdżamy na łącznicę. Tam to była czwóreczka, to jest rozjazd numer 5, o którym w pierwszej chwili myślałem. Już nie ma bata, tu już sypiemy piachem po rozjeździe. Proszę bardzo. Ślizga się. Oj, będzie kicha. Będzie kicha, słuchajcie. Ślizgamy się, ślizgamy się.
Prędkość spada 15 na godzinę. Aby dupą chociaż z 22 zjechać. Chociaż jednej linii nie zablokujemy, bo w tym miejscu dwie linie naraz blokujemy. Ciut więcej mocy. Dawaj laleczka, dawaj, dawaj, 14 na godzinę, dawaj. Jedziesz, jedziesz, nie bujamy składem. Im bardziej nim bujamy, tym większa szansa, że wpadnie w poślizg. Dawaj, kochana. Wolałbym stać gdzieś w peronach. Zawsze można iść coś zjeść. 13 na godzinę. Jeszcze 50 metrów i zjeżdżamy z dwójki. Zjedziemy z dwójki, będziemy martwić się co dalej. Dawaj, kochanienka. Jest, zjechaliśmy z rozjazdu. Już w razie czego na zastępcze mogę jeździć. No, 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 dajesz, 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 dajesz. Jeszcze z 50 metrów i zejdzie zajętość i będą mogli już na normalne semafory jeździć. Tu wyjdziemy na prostą, może mniej poślizgów będzie. 119.003. Dobra, jesteśmy na prostej, dajemy mocy więcej. No. Tu na prosty już mogliśmy troszkę więcej dać, dobra. Dawaj laleczka, 13 na godzinę trzyma. Tu będziemy musieli zejść z mocy. No właśnie to jest to, łuki są śliskie niestety. Lokomotywy nie mają mechanizmu różnicowego i na łukach się ślizgają. Dawaj kochaniutka, jeszcze kawałek. Nie no, fajnie a propos, nie? Ostatnie kapwiu do Grzebowilka, a teraz znowu do Grzebowilka. Dajesz, kochana, dajesz, 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 dajesz. 12 na godzinę. Widać cel, widać przełamanie. Za tym semaforkiem już będzie ok. 11. Jak ja kocham takie akcje o 5 rano. Dziesięć. Ślizgamy się. Nie ślizgamy się. Na granicy przyczepności. Przygasimy, bo pan nam panu stwierdzania końca pociągu oślepnie. Dajesz, kochana, dajesz. I już jest dobrze, już się zaczyna rozpędzać. Już jest git malina, udało się. Jak się nie wydarzy coś nieoczekiwanego, to się udało.